witamy serdecznie. W kolejnym odcinku historii Bizona chcieliśmy przedstawić nieco więcej parametrów technicznych i rozwiązań, które były pokazywane, prezentowane na różnych targach, wystawach, ale też pokazać to, że jednak się zmieniało coś w tych maszynach, nie tylko poza kolorem, a do koloru też wrócimy. Będąc właśnie na tych wystawach, o których tutaj wspomniał pan redaktor, chcę powiedzieć, że no rzeczywiście zawsze były takie opinie rolników mieszane, bo jedni rolnicy mieli do nas sugestie, żeby ten kombajn ciągle modernizować, modyfikować, żeby był coraz nowszy. Inni rolnicy twierdzili, że nie zmieniajcie, ponieważ to tylko powoduje ogromne zamieszanie w częściach zamiennych, kłopot później z wymianą części, bo przywożę i część nie pasuje. Generalnie kombajny praktycznie przez całą produkcję Bizon czy Bizon Super nie ulegało jakimś tam głębokim modyfikacjom. Szerokość mocarni była 1256 przez cały okres. W przypadku Bizona 4 wytrząsacze, w przypadku Bizona Supra 5 wytrząsaczy, kosz sitowy, tak zwany współbieżny, czyli wykonujący tylko ruch posuwisto-zwrotny. Tutaj jeśli chodzi o wielkość zbiornika, też generalnie nie było zmian, jeśli chodzi o kształt osłon, też tutaj nie było żadnych jakichś większych modyfikacji. Moc silnika przez cały czas produkcji Bizona czy Bizona Supra nie uległo, była to moc 100 koni mechanicznych. Producent, tym bardziej firma Zandrychowa, te silniki nam dostarczała przez cały okres produkcji tych kombajnów. Jeśli chodzi o takie modernizacje istotne, które powiedzmy tutaj na przykład zmieniły nazwę z Z050 na Z056, to generalnie miał wpływ zmiana tak zwanego zespołu żniwnego, czy tak jak mówimy potocznie headera. Do roku 76 zespoły żniwne były produkowane w Lublinie, w lubelskiej fabryce maszyn rolniczych. Później z racji na koszty transportu i tak dalej, i ta produkcja została przeniesiona do Płocka. W Płocku już został uruchomiony inny nieco ten zespół żniwny, tak zwany zunifikowany. Jego cechą charakterystyczną było 6, że tak powiem, ramion nagarniacza. Headery lubelskie miały 5 ramion nagarniacza, natomiast zespół żniwny z Płocka, który ma 6 ramion nagarniacza. Później z takich istotnych tych właśnie modyfikacji, które wpłynęły na zmianę jakby oznaczenia kombajnu, to był właśnie ten pas napędowy. W tych starych modelach Bizona były jeszcze pasy płaskie. Później ten pas został zastąpiony pasem wielorowkowym. I tutaj, że tak powiem, jeszcze kilka napędów miało wprowadzony. Napęd zespołu żniwnego też miał wprowadzony napęd pasem tak zwanym wielorowkowym. Jeśli chodzi o takie głębokie modyfikacje, zawsze były to modyfikacje dość kłopotliwe i trudne do realizacji w latach powiedzmy 70. czy 80., ponieważ w naszej fabryce mieliśmy tak zwaną technologię produkcji opartą o prasy, o wykrojniki, gdzie właśnie raz uruchomiony, że tak powiem, element trzeba było oprzyrządować. To oprzyrządowanie było bardzo kosztowne i później jakiekolwiek zmiany tego oprzyrządowania powodowały duże koszty. Oprzyrządowanie do produkcji Bizona było produkowane praktycznie w całej Polsce. Produkowały nam to oprzyrządowanie zakłady lotnicze w Mielcu, w Świdniku. Pomagały nam, żeby oprzyrządować produkcję. I później jakiekolwiek zmiany
powodowały, że nie było zgody jakby głównego technologa na zmianę oprzyrządowania, ponieważ to były bardzo duże koszty i to była tak zwana sztywna produkcja, czyli po prostu jeżeli ja jako konstruktor szedłem do głównego technologa i mówiłem, że panie inżynierze, trzeba tutaj zmienić jakiś tam element, jakiś kształt, czy po prostu czy wykrojnik, czy coś, to zwykle mówił mi, że przyjdź za rok, za dwa, wtedy będę to oprzyrządowanie modernizował, będę go remontował, czy coś takiego i wtedy jestem to w stanie zrobić. Także niektóre te zmiany były bardzo, że tak powiem, odsuwane w czasie, niektóre całkowicie nieraz nie zostały wdrożone. Jaki kolor był przypisany do bizona? Żółty czy czerwony? No tu akurat stoimy przy takim kolorze troszeczkę powiedzmy takim żółto-brązowym, jakbyśmy go nazwali. Generalnie w dokumentacji konstrukcyjnej, w warunkach technicznych zapisany był kolor czerwień meksykańska. To był taki kolor czerwony, dość jaskrawy, bardzo ładny w słońcu, bardzo ładnie się prezentował i również na polu w kontraście do zboża, do łanów pszenicy, do innych zbóż. Natomiast i przez lata 70. ten kolor generalnie był utrzymywany. Natomiast w latach 80., kiedy generalnie zwiększyła się produkcja kombajnów, były odstępstwa, brakowało czasami komponentów, głównie składników do malowania, do farb. Producentem tych farb była fabryka farb i lakierów we Włocławku, już nieistniejąca w tej chwili niestety, ale wtedy właśnie zwykle co miesiąc przyjeżdżał, że tak powiem, technolog z Włocławka i przywoził nam nowe próbki farb, którymi moglibyśmy malować kombajny. No i po prostu główny konstruktor te farby dopuszczał do malowania. Były to tak zwane burgundy, były to właśnie kolory zbliżone, takie właściwie żółto-szare czy jakieś inne kolory. W każdym bądź razie ten kolor czerwony miał dominować w bizonach. Dopiero na początku lat 90., w 1994 już w spółce Bizon generalnie kolor kombajnów Bizon uległ zmianie na kolor niebieski.